Dzień dobry, po ponad miesięcznej przerwie wakacyjnej, planowanej przerwie na tym kanale. Wszystko wraca do normy, wracam z regularnymi filmami i co więcej, pojawi się jeszcze jedno medium niedługo, na którym będzie można stać się odbiorcą treści przeze mnie przelewanych w formie znaków graficznych. Nie zostałem rysownikiem, to zostawiam Szymonowi Chwaliszowi i malarzem, ale miejsce, w którym wiewiórki na mnie polują orzechami, albo to jabłko było, już siedzę pod jabłonią obfitości, tak naprawdę to nie wiem, czy to jest jabłoń. W każdym razie pojawi się miejsce, w którym będzie można przeczytać to, co mam do napisania i powiedzenia też na różne tematy, ale to niedługo. Na razie takie podsumowanie krótkie tego miesiąca, co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło, kiedy mnie na YouTubie nie było. Miałem szczęście, że tak, zdaniem niektórych nieszczęście, a zdaniem niektórych szczęście. Ja twierdzę, że to wyzwanie kolejne, czyli byłem jednym z jurorów na festiwalu w Opolu. Tam jakieś dziwaczne w ogóle historie się pojawiają w internecie na temat tego festiwalu. Maciek Orłoś się wypowiedział w duchu negatywnym, ale ja nie będę chyba tego komentował, co Maciek Orłoś napisał, bo mam wrażenie, że napisał to pod, nie wiem, wpływem chwili. Jak sobie sam przeczyta potem, co napisał, to no może drugi raz nie napiszę. Na Onecie taki kinder metal jakiś na oko 40-letni, który zapomniał, że jak się ma 40 lat, to się głupio wygląda, z plecakiem typu kostka wysmarował kilka artykułów też negatywnych na temat Opola. To wiadomo, że nie wszystkim wszystko się musi podobać. Natomiast nikt mi nie powie, że debiuty albo premiery były słabe. No nie, no po prostu nikt mi tego nie powie, bo świetny Bartek Deryło, młody, skromny chłopak, oprócz tego w koncercie premier Ochman, który dostał nagrodę publiczności. No nie, no nikt mi nie powie, że było słabo. Najłatwiej jest narzekać, najtrudniej jest coś samemu zrobić. No ale rozumiem, no nie wszystkim się musi podobać, więc nie będę tego drążył. Mi też nie wszystkie występy się tam podobały. Więc to zrobiliśmy dwa muzyczne weekendy. Właśnie festiwal w Opolu był w ramach jednego z muzycznych weekendów, więc sierpień był naprawdę, sierpień i początek września był naprawdę takim dosyć intensywnym okresem, więc cieszę się, że akurat tę przerwę w nagrywaniu filmów na ten kanał że przerwę w nagrywaniu filmów na kanał zaplanowałem właśnie na sierpień, bo już bym chyba na uszach chodził, żeby to wszystko ogarnąć. Także wracamy do normalnych filmów dwa razy w tygodniu, może więcej jak się uda. Teksty też się będą pojawiały pewnie raz w tygodniu, w tym miejscu, o którym wam opowiem w najbliższym czasie, naprawdę już jakoś tak zupełnie najbliższym czasie. Natomiast tak, tematyka radiowa oczywiście na kanale się będzie pojawiała i zapraszam serdecznie i zachęcam, jeżeli macie jakieś pomysły, pytania, tematy, których nie poruszyłem, radiowe na tym kanale, no to zapraszam tutaj do sekcji komentarze, podpytujcie. Możemy zrobić Q&A. Jestem naprawdę bardzo często zaskoczony, bo jestem zaskoczony tym, o co pytacie, bo ten kanał istnieje, nie wiem, chyba 3 lata. Ja mam wrażenie, że ja już wszystko powiedziałem, a potem nagle pojawiają się jakieś takie pytania, że ja się czuję olśniony, że rzeczywiście o tym nie mówiłem. Więc zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Jeżeli są jakieś pytania, na które chcecie, żebym odpowiedział, to proszę bardzo. Możemy zrobić następne Q&A. Zapraszam również bardzo serdecznie na naszą grupę Treści Twórcy. Tam też trochę przez sierpień odpuściłem, no ale każdy czasem musi sobie zrobić urlop. Ten był na szczęście planowany i nie wynikał z żadnych przykrych historii, ani niezapowiedzianych historii, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Dzisiejszy film krótszy niż zawsze, bo tylko taki ogólny.
podsumowujący miesiąc nieobecności. Odpocząłem, trochę się wyspałem, nauczyłem się odsypiać, bo mój zegar biologiczny się przestawił na budzenie o 5 rano codziennie, ale od paru dni udaje mi się, jak nie muszę rano wstawać, to spać do 9. I to jest sukces. I to jest sukces. Zatem bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość i za to, że nie pouciekaliście przez tę miesięczną przerwę. Tak na szybko pomyślałem, bo prawdopodobnie jak oglądacie ten film, bo ja go od razu wrzucę, to ja jestem już na antenie, więc pomyślałem, że tak szybko na telefon nagram po prostu krótkie podsumowanie. Regularnie filmy będziemy co, kiedy, co i jak. Niedziela, wieczór i środa. Nie. Kiedy ja... Ja muszę sprawdzić, jak ja miałem ustawiony kalendarz w ogóle. Widzicie, miesiąc przerwy już powylatywało z głowy. Ale filmy chyba były niedziela, środa, jak dobrze pamiętam. I chyba się będziemy tego trzymali. Może zrobimy poniedziałek, środa. O, może tak. To nie ma większego znaczenia. Będą filmy. Dziękuję, że jesteście. Serdeczności.